Check. 1, 2, 2. To jest dosyć głębokie pytanie. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, to przede wszystkim trzeba bardzo chcieć to robić i chcieć jakby lubić to robić. Ten rodzaj produkcji ma w sobie pewne zasady, które warto jest poznać. Trzeba szukać kontaktów, trzeba docierać do odpowiednich ludzi. Myślę, że też słuchać, co robią inni, po to, żeby się od tego uczyć i żeby czasami robić te rzeczy, nawet jeżeli nie ma tej reklamy, czy nie ma tego filmu, produkować taką muzykę, szukać swojego języka, który z tego co wiem, czy reklama, czy film bardzo często szuka pewnych rzeczy, które są inne niż inne rzeczy, więc jakby osobowość tu jest dosyć istotna. Nie jestem w stanie powiedzieć żadnego, nie zdradzić wam żadnego telefonu albo konkretnych nazwisk, do kogo macie pójść, ale w moim przekonaniu po prostu tak naprawdę, żeby robić muzykę do filmu i do reklam, czasami dobrze jest po prostu nawet bez zlecenia robić tak, jakbyśmy robili muzykę do reklam i do filmu, a następnie wysyłać to do firm, które zajmują się na przykład synchronizacją, szukać, dojść do agencji reklamowej, pokazywać swoje demo, pokazywać swoje CD. Dobrze jest mieć ileś rzeczy gotowych po to, żeby zainteresować ich tych, co robimy. To jest taka najprostsza rzecz, którą mogę powiedzieć w tej chwili. Okej. W pewnym sensie jest to branżowe voodoo. Natomiast produkcja muzyki myślę, że pozwala bardziej uklarownić przekaz, który chcemy osiągnąć w gotowej kompozycji, pomaga zweryfikować również aranżację, która czasami w nie do końca dobry sposób odzywa się w miksie, pozwala spowodować, że muzyka staje się trochę bardziej emisyjna na przykład, dlatego że produkcja, myślę, że jednym z celów na koniec jest osiągnięcie efektu, który jednocześnie jest, powiedziałbym, radiowy czy streamingowy i uniknięcie pewnych błędów, które się pojawiają w demo, czasami dyskwalifikuje coś, co jest bardzo dobre tylko dlatego, że nie jest wystarczająco dobre jakościowo albo wystarczająco dobrze sklejone, by było komunikatywne po prostu, nazwijmy to w ten sposób. Ja myślę, że to często jest pytanie tak naprawdę o naszą osobowość, nasze nastawienie do tego, co robimy, i to jest dosyć o tyle poważny temat, że właściwie nigdy się nie kończy. To ja z takich moich personalnych doświadczeń mogę powiedzieć, że to jest na pewno praca nad niekoncentrowaniem się na problemach, a koncentrowaniu się na rozwiązaniach. To jest pierwsza rzecz. Koncentrowanie się na problemach de facto nas osłabia i powoduje, że wpadamy w loop, który po prostu nigdy się nie kończy i czujemy się coraz słabsi. Druga sprawa na utrzymanie motywacji to jest, myślę, też określanie sobie celu, który chcemy osiągnąć i traktowanie rzeczy, które się po drodze dzieją, jako nawet jeżeli są to kłopoty, jako pewnego rodzaju wyzwania, które trzeba pokonać w drodze do celu, który chcemy sobie osiągnąć. Jednocześnie z pewną, powiedziałbym, elastycznością do improwizowania po drodze. To jest też bardzo ważne, bo czasami cel, który sobie nakreślamy, jest jednocześnie pretekstem, żeby iść w jakimś kierunku i czasami sama droga jest tak samo kształcąca, jak osiągnięcie tego celu. W moim przypadku, i myślę, że też o to chodzi trochę w tym pytaniu, że to jest też kwestia o inspirację i tutaj jest tak mnóstwo rzeczy. Myślę, że musimy się nauczyć siebie, musimy poczuć własną wartość i jednocześnie nieustannie robić taki research na temat tego, co dobrze na nas wpływa, co jest dobre dla naszej inspiracji i czy są takie miejsca, które nas inspirują, czy są ludzie, w których obecności zawsze pojawiają się dobre pomysły. Ja myślę, że to jest tak naprawdę tworzenie wokół siebie środowiska i to między innymi dzieje się właśnie w czasie inkubatora. To właśnie tak Brzmi Miasto robi. Czyli tworzenie pewnej grupy ludzi, w obecności których ta inspiracja wzrasta i którzy nas jednocześnie motywują do dalszej następnej pracy.